Witajcie kochani, znajdujemy się pod Elblągiem. Jesteśmy na zaproszenie tutaj naszego kolegi Darka, który zna te wody jak nikt inny. 40 lat chyba Darku łowisz, o ile dobrze wiem. Dokładnie 40. Ostatnio wokół Drużna jest sporo kontrowersji. Wystąpiliśmy o prośbę do ochrony środowiska, żeby wydała nam takie dodatkowe pozwolenie, żebyśmy mogli sobie tutaj popływać. No i sprawdzić przede wszystkim, jak radzą sobie tutaj szczupaki przez te lata. Było tu zatrucie parę lat temu. Także co, spróbujemy dzisiaj sobie trochę opłynąć. Mamy też pozwolenie na łowienie, oczywiście przeżyciowe, bezzadziorowe. Także sobie popływamy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. No i co, mam nadzieję, że połapiemy ryb. Ja chciałbym tutaj wspomnieć, kim jest Darek. Darek jest człowiekiem, który Drużno zna od dziecka. Jest tu, można powiedzieć, nawet mógłby tu być, bo nie jest. Przewodnikiem, zna tu każde miejsce, każdą dziurę. Także płyniemy zobaczyć, dlaczego z roku na rok na jeziorze Drużnie jest coraz gorzej. Dlaczego jezioro Drużne, które jest największym tak naprawdę tarliskiem szczupakowo-leszczowym na świecie. Jest tu dużo pytań dlaczego. Ciągle zadaję pytanie dlaczego, dlaczego Drużno nie daje ryb, skoro jeszcze kilka lat temu, jak Darek mi dzisiaj przy śniadaniu opowiadał, było normą, że wypływało na wodę 10 łódek i każda z łódek łapała minimum 10 ryb. Każdy człowiek. Każdy człowiek, ponad nie z łódek. Każdy człowiek na łódce łapał minimum 10 ryb, także chcemy zobaczyć w tym okresie, kiedy nie ma tutaj ludzi, kiedy ryba jest spokojna, nieprzekuta, nieopatrzona na przynęty, chcemy zobaczyć, czy ta ryba tam jest po prostu. Bo jeżeli jest i ona żyje sobie spokojnie w tym okresie, kiedy nie przyjeżdża tu dużo osób i nie wędkuje i nie łowi tych ryb, ta ryba powinna być chętna do żerowania, powinna chcieć się złapać, a dzisiaj mamy idealne warunki, żeby to sprawdzić. Powiedział nam o tym właśnie Darek. Także jedziemy, zobaczymy, co pokaże jezioro Drużno. Jeszcze chciałem wspomnieć jedną rzecz, że na jeziorze Drużno jest no kill od 4 chyba lat. Więc, to bardzo istotne. No, więc ryby powinny być duże. Przedtem zabierało się od 60 do 80 szczupaka i było 2 zabrać. Więc szybko sobie policzcie, co się działo tam na przykład 10 lat temu. 400 szczupaków, 500 szczupaków w miesiącu wyjeżdżały i każdy brał. Teraz jest no kill, więc powinny być duże. Teoretycznie powinniśmy grubo połowić. A co się dzieje, to sami osądzicie i zobaczycie. Dokładnie. No to cóż, ruszamy na wodę. Zapraszamy. Objedziemy tak troszeczkę rozlewiska Drużno. Pokażę wam fajne miejsca, bardzo sympatyczne i dzikie. Z tej rzeki wpływamy teraz w lewą stronę do kanałku i rowek, który ją łączy z rozlewiskami przed jeziorem Drużno, ale tam też jest rezerwa. Zobaczcie, jakie urokliwe miejsce. Jak się podoba, Marek? Nie no, jest dla mnie, powiem szczerze, bajkowo nagrywając materiał taki naukowo-przyrodniczy. Cisza, spokój, wiesz, też próbujemy pływać tak, żeby nie zakłócać spokoju całej tej zwierzynie, kaczuszkom, małym bobrom, wężom, szczupakom i innym tutaj dziwnym stworzeniom, które widzimy po drodze. Niektóre to tak naprawdę widzę pierwszy raz w życiu. A zobaczysz orły, to oszalejesz. Orły tu jeszcze są. Zobaczysz ile. W Rafim byliśmy przedwczoraj, 17 sztuk naraz widzieliśmy, szybko liczyliśmy. Zobaczcie, jakie żerenie. Ty, tu są fajne miejscówki, chyba na dużego szczupaka mi się wydaje. Nie, nie, tutaj raczej nie wolno tak łowić. Na jesień tak, ale teraz nie, bo jest obręb ochronny. No i teraz, mieli państwo, dopływamy już do pierwszego rozlewiska. Tak zwane, Marku, twoje raczki. Raczki dopływam. Tak, z drugiej strony tu w życiu pewnie nie przypłynąłeś tym kanałkiem, ale nie byłeś. Tym kanałkiem nie, ja tylko zawsze pływałem od tego, od kanału Elbląskiego. Tutaj jest obręb ochronny ryb. Wiecie, co to znaczy? Ale nawet we wrześniu tu nie można łowić? Nie, wolno łowić we wrześniu. Do 30 kwietnia jest obręb ochronny, żeby tu ryby sobie tarło przeprowadzały naturalnie, nic tu nie ma ich zakłócać. My mamy pozwolenia z RODOS-u. No wszystko praktycznie, co chcieliśmy, by nagrać ten materiał, żebyście zobaczyli, jak to wygląda wszystko. I moim zdaniem tu prezes powiedział, że są tablice postawione, więc szukamy tych tablic. Szukamy tablic. Człowiek przyjeżdża z Warszawy, miałeś sytuację na zalewie, przyjeżdża z Warszawy, wsiadasz w łódkę, sobie płyniesz. Pływasz tu,
i masz sprawę karną. Nie mandat, sprawę karną, bo to jest obręb ochronny. Tu nie można nawet pływać. Nie wolno pływać. Jezus, to już się boję. My mamy odstępstwa od tego wszystkiego, ale tu powinny być tablice. Tu w tym miejscu powinny być tablice wyraźne. Bez kitu, zakaz pływania. Nie, nie. Obręb ochronny. Jeżeli masz tablicę, nie rozumiesz, patrzysz w internet i wiesz, co znaczy. Bez kitu. Jak ja bym przyjechał tu pierwszy raz w życiu i bym tu płynął... łódkę, mogą... W ogóle nie miałbym żadnych obiekcji, żeby tu wpłynąć. No. To jeszcze ślizgiem bym chciał przelecieć teraz. Tak. Mógłbym tak naprawdę uszkodzić terliska ryb. Tak. Dobrze, tu zawsze wszystkie ścieżki, żeby nie uszkodzić. Tu powinny być tablice, że zakaz, obręb ochronny i już. Słuchajcie, tu jest jedna tablica. Jest 5 gwiazdów na to rozlewisko, na to tarlisko tych ryb naturalnych. To jest pierwszy. Tam jest drugi, tu jest trzeci, czwarty wpłynęliśmy, a tam jest piąty, więc moim zdaniem trochę jest niefajna rzecz, że jest jedna tablica gdzieś za trzcinami, a my z tej strony płyniemy. Z tamtej strony może ktoś sobie wpłynąć, zostanie mandat, sąd, naprawdę straszne rzeczy, za niewiedzę i niedopatrzenie kogoś odpowiedzialnego. To są paragrafy na to, jak, że te tablice muszą być. To jest jedyna rzecz, dla normalnego człowieka, nie musi wędkować, płynie sobie kajakiem, płynął sobie tutaj, ma zabrany kajak, sprawę karną. Koniec. Nie jest to fajne. Siemasz Wojtek. Cześć Wojtek. Poprosiliśmy kolegę, będzie fajniejsze zdjęcia, ujęcia z dala, ktoś tam może złowi rybę, może zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Po prostu w tym pozwoleniu mamy pozwolenie na 3 łódki i 5 osób. Tu mamy bazę wędkarską. Moim zdaniem i niektórych kolegów naszych wędkarzy bardziej powinna nazwę nosić baza rybacka. Nawet ostatnio wstawili sobie tabliczki na wejście. Zakład pracy, obcym wstęp zbrojony. My jako wędkarze powinniśmy wchodzić, wjeżdżać kiedy chcemy. Poprzednim razem nas wyproszono stąd z kolegą. Pan Staniucha powiedział w ten sposób, że to jest teren prywatny i zakłócamy mu mir domowy. Mir domowy, tak? Tak, bardzo nieładne zachowanie. To moim zdaniem to coś jest nie tak. Może wyjaśnimy to kiedyś. Tu jest stacja ornitologiczna. Popłyniemy sobie w lewo. Tu panowie z Uniwersytetu Gdańskiego odłowiają ptaki, obrączkują. Mają tutaj taki domek. Płyniemy brzegiem, co 2 dni temu, 4 dni temu tutaj rybak łowił na siatki, z których wytrzepuje ryby, bo nie chce mu się ich wybierać. No i mieliśmy tam jednego leszcza zlepłego, tu następny. Tych ryb było tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy nagrany ten materiał. No kolejna. Tu następny. To jest ryba wyrzucona przez rybaka z siatki, tak. W nieprawidłowy sposób. Tu następny leży, proszę popatrzcie, ile tego jest. Nie powinno tak być, w końcu jakaś rezerwa, jakieś prawa tu powinny obowiązywać, a nie wolność tomków w swoim domku. Się wiatr zmienił, trochę tych ryb wyniosło gdzieś tam w inną zatokę, ale dużo zostało jeszcze. No ile byliśmy tutaj 2 dni temu? No, tam leży na brzegu, widzisz, żarty, tak. Ktoś tam wyciągnął tą padlinę.
Dwa dni temu byliśmy, ryba była co metr, półtora. Tu metr, co półtora, on następny leży. No to będzie tu pięć, a tam następny. Już zaczynał, tu następny. Leży to... Nie wiem, i to wszystko jest sprawka rybaka. Tak. Nie zdychają wreszcie po tarle, trzeba się tarła w takich ilościach. Któryś tam okej, padnie. Następny. Ryba tutaj tak zwaną przepłochę łowi, czyli... Zobaczcie, tu jeden, tam następny. Czyli stawia siatkę, następny, wpływa silnikiem i ora silnikiem dno i jeszcze takim tyczką z takim puka w wodę i te ryby uciekają z tego miejsca, które wstawił, wpadają w siatkę. Czyli takie zasadzki na nie robi, tak? Bo tak, po dokładnie. Obkręża tak jakby. No, mają pomysły i troszkę ładny reszty. I w ten sposób to się dzieje, że nie chce mu się przebierać tej ryby, to na szczupak tam leży. Na brzegu. Nie chce mu się przebierać, tylko wyczepuje, więc część ryb to wpadnie do łodzi, a część po prostu wypadnie z łodzi, ale już jeszcze siatki używa skrzelowe, czyli uszkadza najważniejszy organ ryby, skrzela. Tu następny. Małe ryby w ogóle wyrzuca, bo tu ludzie do mnie dzwonili, mówili, że przybierał po prostu te małe padnięte. Zależy ile dziennie złowi, tak? Bo ma, z tego co powiedział pan strażnik z PSR-u, procent od złowionych ryb. Jest na państwo, na naszym utrzymaniu, naszych wędkarzy, tak? Bo my opłacamy pensję z naszych składek, ale jeszcze ma procent, więc no, zasada jest prosta, czym więcej złowi, więcej zarobi. No to tam kolejne dwa koło siebie. No, jeden, drugi. Tu leży wyciągnięty przez mewy. No, aż przykro się na to patrzy, powiem szczerze. Zwracaliśmy panu Grzegorz Cybulski na to, że tu są padłe ryby. Zignorował nas po prostu, bo... No tak, no. Wszyscy, moim zdaniem, wiedzą o tym procederze, jest dostępny. Ale no, tak to się dzieje. Rezerwa z przyrody, panowie, tak nie powinno być. Cmentarzysko ryby, można powiedzieć. Tak. Fala była w tą stronę i zniosła to wszystko. O Boże, tutaj też. To jest okropne. Co my tu widzimy? Brak słów, no nie. Co komentować, to nie ma co komentować, wszyscy widzicie, co się dzieje. Nie są atrakcyjne do sprzedaży, dlatego są usuwane z jego łódki, moim zdaniem. Bo każdy jak chce już leszcza kupić, to musi mieć ponad 2 kilo plus. Te kilowe niepożądane zostają mu, potem ma problem z tym, musi je wywozić, zakopywać, utylizować, coś z tym robić. Dając życie pewnie wyrzuca je do wody. Następny. Przy tej ilości ptaków też nie dają rady tego wszystkiego skonsumować. Pierwsza rybka, zaczynają się obstawiać, myślę, że leszczy. Tak. Darek, jak to wszystko wiesz? Zatrzymuję tam trochę uwagi. Dobra, bo. Bardzo wędka, wszystko wiesz, tak? Ładnie leszczy. Ładna kapotka. No tak jak powiedział Darek, największe na świecie tarlisko tego leszcza. Kolejny kapotnik. No. Raz może, że to będzie wysypkę mają, nie? Tarłową? Tak.
nie. Tak wyglądają szczupaki na drużnie. Heść jest. Ale uderzył ładnie z tego, z gęby. Kurde, brawo Darek. Z dzioba uderzył chyba, co? Tak, tak. Było. Nie, to nie jest heść. Jest branie, było. W okolicach głowy, ładne. Hejt po niemiecku to jest... No pewnie, tak, oczywiście. Jeden konarek tutaj obogam. Twój ładniejszy. No i bez zadziorowe haczyki, pięknie wychodzą, ładny. Ale jaką ma wysypę. Pięknie, no, za ładny. Popłynęliśmy już troszeczkę wody, sprawdziliśmy takie zatoczki, w które wchodzi się takimi malutkimi kanalikami, no jednak ta woda była za płytka. Ewidentnie woda też opadła, nie? To nie jest tak, wysoki poziom drużna. To jest bardzo dużo. Tak, teraz jesteśmy na kolejnym rozlewisku drużna. No i próbujemy. Na razie mieliśmy kontakt tylko z białorybem, także nie wiadomo, czy ten szczupak na razie jest nieaktywny, czy go tu nie ma, czy się gdzieś przeniósł na głębsze partie kanałowe, tam gdzie jest szlak żeglowny. Ale zobaczymy. Darku, gdzie teraz dokładnie łowimy? Jesteśmy tutaj, tam za tymi, jeżeli pokażesz tam, gdzie jest ta pompa i ten cypelek z kamieniami, tam jest szlak żeglowny. A tak, tam tak, widać. I tam statek pływa do Ostródy i można sobie pływać bez problemów, nikt nie może was zatrzymać, ani nic. To jest droga wodna. Przez całe drużno nas prowadzi. No nawet zobacz daleko, zobacz, czy da radę zobaczyć tą łódkę ściągnąć. Tam sobie płynie łódź, widzisz, duża. Tak, widać, Przepływać ze szlaku jest bojami oznaczony, więc wypływać sobie na jezioro drużno nie wolno. W tym miejscu zimą łowiliśmy bardzo dużo szczupaków. Na rapalki, no, brały jeden za drugim, no super zabawa była. Tylko od paru lat zauważyliśmy, że jest tych ryb no jakoś coraz mniej. Coraz mniejsze? No coraz mniejsze to może nie, tylko że mniej. Jak kiedyś się łowiło tak, no na wyjście, na lód tam pięć rapalek zabrało, parę obcięć. Pięć szczupaków się złowiło, jakieś piękne, ładne okonie, takie do kilograma. To teraz jedno, dwa brania, to jest sukces. Nie wiem, czym jest to spowodowane, lecz na pewno nie naturalnym wyginięciem tych ryb. Warunki to mają świetne. No migrować też tutaj za bardzo by nie miały potrzeby, no bo warunki są idealnie, idealne na szczupaka. No nie dość, że jest kupa białorybu, to tak. Jeszcze płytka woda, dużo litoralu, więc... Tak. Migracja tutaj matecznik. Jest leszcza i karasia. Karaś z zalewu wędruje tutaj kanałem elbląskim i wpada do drużna wycierać się. Czy one tu wchodzą, te karasie, potem znikają? Tak, jak to jest? Na jesień znikają, ich nie ma. Wychodzą na zalew wtedy, tak? Tak, bardzo łatwo można to sprawdzić. Obserwując tylko stronę jakąkolwiek wędkarską, Elbląg okolice lub wędkarstwo Elbląg, gdyż ludzie pokazują, że byli na rybach. Cieplniczanka, Nogat, kanał elbląski. No i jeszcze 3 tygodnie temu to były leszcze, krąpie, wzdręgi. Teraz jest karaś, karaś, karaś i karaś. No, Nogasz, jóg, tak, leszcze. No, sporadycznie, na 4 karasie, jeden leszcz. Ale powiedz tu, leszcz też migruje, czyli tak, z zalewu. Jest go dużo, a potem znika. Potem znika, albo... nie ma go w ogóle, aha, nie? Aha. Latem tutaj się, latem, jesienią tutaj, no, spinningiści mogą się wypowiedzieć, któryś tam zaciął przypadkiem leszcza. Nie ma takiej opcji w ogóle praktycznie. Ale co, jak karaś leszcz wychodzi, to zostaje tu jakiś lin, jakiś węgorz, i tak, rybek, płocie. Na rybek, na którym żywią się szczupaki. No właśnie, więc szczupak nie bez... będzie za nimi wychodził stąd. Nie, no nie ma potrzeby. Powinien się tu trzymać, tak? Oczywiście. Jasne. No próbujemy, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, ale... Na razie się nic nie dzieje tak naprawdę. Nie ma żadnej ryby, ale pytanie, gdzie są te duże ryby? Przecież te ryby mają tu idealne miejsce do tego, żeby rosnąć, bo tutaj wiadomo, że ten rezerwat połączony jest
kanałem elbląskim, tak naprawdę zasłoną wodą, z wodą morską, tak jakbym porównywał to do Rugi, gdzie wiem, że tam duży szczupak potrafi rosnąć nawet w 5 lat, z tego względu, że ma bardzo dużo pożywienia, które wchodzi z morza. Ta ryba ma się po prostu tu czym obżerać, ma tego mnóstwo i powinna bardzo szybko rosnąć, a jej nie ma. No dlaczego jej nie ma? No ciężko mi to powiedzieć. Widocznie ta polityka rybacka, która tutaj jest, ma za zadanie wywalać tej ryby jak najwięcej. A ile dziennie takich ryb wychodzi? Ile ton dziennie może być ich? No to już pytanie jest do Darka. Darku, może ty byś się wypowiedział a propos tych dużych ryb, dlaczego ich tu nie ma i co się dzieje? Słuchajcie, mamy tutaj znajomego, no, mój znajomy Paweł Sobolewski ma znajomych, którzy widzieli, rozmawiali i wiedzą na 100%, no nie mamy dowodów. Duże szczupaki 100 plus były wywożone, stare jabłonki, te jeziorka komercyjne, prywatne, łowiska dla prominentów. To długo się to działo, tak? Nikt tym się nie zajmował. Ja od 3 lat z Pawłem zaczęliśmy tak się interesować. O co tu chodzi? Piękna woda, zawsze tu było ryb mnóstwo, a nie ma. W zeszłym roku na jesień byłem 6 razy, złowiłem 2 rybki. A powiedz, jak myślisz, dlaczego, ile ryb może wyjeżdżać tak w tych siatach nad tak zwanych nadprogramowych ryb? Ile ton dziennie czy tygodniowe, jak to można określić? Dowiadowaliśmy się w Rodosiu, oni mają zezwolenie tylko na odłów leszcza i karasia. Aha. A lin, szczupak nie powinien być stąd w ogóle ruszany. A jest wywalany? Widzieliście ten nasz film, jak tu w tej zatoce właśnie tam rybak łowił. Podobno tarło miało się odbyć przeżyciowe. Mamy dowody na to, że nic takiego nie było tutaj. Zasłonili się, że tutaj było wyłowione 500 kg szczupaka. To jest bzdurą, bo te szczupaki są łowione do maja gdzieś tak. Bo w maju się otwiera szlak żeglowy i to jest ciekawostka, bo nikt tu nie może przebywać od stycznia do maja. Rozumiecie? Po prostu oni mają tutaj sobie swój prywatne łowisko. Mamy nagrania, jak rybak obtacza i niby wyławia leszcza. To jest tylko leszcz, tam każda ryba wejdzie. Wszystko, co żyje, jest włożone do jednego wora i wywiezione. Nie ma takiej opcji. I po co to tarło przeżyciowe? Tu sobie szczupaki świetnie dają radę same, tylko zostawcie je w spokoju. Czyli tak naprawdę może być, że dziesiątki ton. To tony, to tak uważam, że to tony, bo wyjeżdża z tego jeziora miesięcznie, tak? Słuchajcie, może materiał jeszcze zrobimy, jak Paweł wróci, bo on opowie. Ma znajomych, którzy tu kusują na siatki. No i co, oni pewnie też mają gorsze życie. Nie chodzi o to, przestali, bo się nie opłaca, nie? Ale kiedyś złowić 300 kilo szczupaka na 50-metrową siatkę, to nie było żadna rewelacja. Duże sztuki? Bardzo duże szczuki. Nie ma nic. Metrówki 10 lat temu, jakby tak trzech łowiło, na jednym wyjeździe jedna musiała paść. Musiała, to nie było... No chyba, że tak brały te małe, takie te 60-80, że po prostu nie dopuściły tej metrówki. A tak to siadało 40 szczupaków, 50 złowić, żaden problem. Tak jak tu kolega Majki tam nam wspominał, żaden problem nie było. Brałeś tą wędkę w lewo, siedzi, w prawo, siedzi, wszędzie był. Teraz nie ma. Nie ma, po prostu ryby. Niech nikt nie mówi o zatruciu, bo zatrucie było ileś tam lat temu. I w tym samym roku, co było zatrucie, te szczupaki jeszcze były. Ja uważam jedną rzecz, że Wody Polskie, PZW, boi się, że Wody Polskie przejmą ten akwen i po prostu czyszczą go ze wszystkiego, co pływa w tej wodzie. Darku, ja jeszcze na ten temat chciałbym z tobą porozmawiać. Teraz schodzimy z wody, bo totalna zniszczyła według Darka. Już nie ma sensu siedzieć, bo tutaj nic się nie będzie działo o tej porze. Także schodzimy z wody, wieczorem usiądziemy sobie przy piwku bezalkoholowym i jeszcze omówimy tematy. Nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. Na razie, do zobaczenia. To jest parę nie wiem. Nie no, my się musimy za to wziąć, bo nie będzie z tym drużem. Panowie? Na drużno! Na drużno!